Witam serdecznie na kolejnej kartkówce dnia. Dziś odcinek numer 34. Omyłkowo napisałem 33. Dzisiaj bardzo ważna kartkówka z czterech bardzo mylonych słów. Tell, say, speak and talk. Zdanie z pięć, czyli któryś z tych czasowników się powtórzy. Jeżeli ktoś totalnie nie wie, o co chodzi, to chyba musi najpierw obejrzeć lekcję o rozróżnieniu tych czasowników. Link macie u góry, a reszta walczy. I pierwsze zdanie. Tomek mówi, że nienawidzi pływać. Czy możecie przestać gadać? Mówi na przykład nauczyciel. Grzesiek powiedział mi, abym obejrzał ten film. Mój sąsiad nie mówi po wypadku. Nie umiem opowiadać kawałów czy też dowcipów. Ok, tradycyjnie bierzecie kartkę i długopis, pauzujecie sobie filmik, po jakichś 15 sekundach filmik ruszy i podamy sobie prawidłową wersję wraz z analizą. I oto prawidłowe wersje. Tomek mówi, że nienawidzi pływać. Tom says, tylko i wyłącznie says, he hates swimming, że nie musimy dać, bo w języku angielskim bardzo, bardzo często, że jest nieobowiązkowe. O tym robiliśmy filmik, link macie u góry, wszystkie linki będą też w opisie. Czy możecie przestać gadać? Can you stop talking? Tylko i wyłącznie talking. Rozmowa, gadka, szmatka tak zwana, to jest czasownik właśnie talk. Tu też jest kolejny problem, czy powiedzieć stop to talk, czy stop talking. Po stop dajemy albo in, albo to, ale jest różnica. O tym też robiliśmy filmik, link macie u góry i w opisie. Grzesiek powiedział mi, abym obejrzał ten film. No to jest ta różnica między pierwszym a tym trzecim zdaniem, że tu nie jest powiedziane komu, a tu jest powiedziane komu mi. Czyli tell i say generalnie to jest ten sam czasownik, tylko że jak mówimy komu, musi być tell. W czasie przeszłym told, bo to jest czasownik nieregularny, czyli Grzesiek told me to watch this film. To tak naprawdę jest mowa zależna do tego wszystkiego, z tym, że jest to polecenie, czyli nie cofamy czasu. O tym wszystkim mówiliśmy w filmiku o mowie zależnej. Nie pamiętam, ale chyba właśnie robiłem oddzielnie filmik o poleceniach. Jak znajdę, też wam podlinkuję. Mój sąsiad nie mówi po wypadku. Chodzi tu o umiejętność mówienia, tak? Tak jak mówić po angielsku, tak samo umiejętność mówienia w swoim języku ojczystym. Ale niestety po wypadku on stracił tą umiejętność, czyli wtedy używamy speak. Czyli my neighbor doesn't speak after the accident, ewentualnie following the accident, w następstwie wypadku. Nie umiem opowiadać kawałów dowcipów. Ktoś powie, co jest grane? Przecież tu nie ma komu. Przed chwilą niby mówiłem, że po tel musi być komu. Bo tak jest, ale niestety jest kilka wyjątków. Na przykład mówić kłamstwa, opowiadać dowcipy, czy też mówić prawdę. Nie ma komu. Co nie oznacza, że nie może być. To może być komu, ale nie musi być. Czyli I can't tell jokes. Dzięki. Napiszcie, czy wszystko poszło tak, jak należy.